Witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mój nick w grze już pokazuje, że naprawdę rozwaliłem system. Ten film rozwali system totalnie. W innej grze niż Minecraft. I o dziwo, jak sami widzicie, w tym samym zajęciu, które było w Minecrafcie. Jakby stało się coś, czego święci bogowie nie przewidywali. Znalazłem sobie nowego RPGa, w którym można łowić ryby. I to można łowić ryby całkiem fajnie. O czym w tym filmie wam opowiem. Bo chciałem jakby to powiedzieć, kiedy się dowiedziałem, że mogę łowić tutaj ryby. Stwierdziłem, że mogę zrobić z tego również film u mnie na kanale. Ponieważ mam kanał o łowieniu ryb, a tu się łowi ryby, więc w sumie w grach i to łowisko i tamten i mogę sobie łowić ryby. Gitara totalna. Także cześć. No, o co chodzi? Jak to działa w ogóle? Jak widzicie, macie tu jakiś coś w ogóle, poziom osiągnięty, o co chodzi? A więc może najpierw przejedziemy się do miasta i wyjaśnię wam, co to za gra w ogóle, w czym, co ja w ogóle robię. Zacząłem z buta, kurde, to w ogóle masz ty wyczucie czasu jakieś coś? O tej godzinie wrzucasz film, jest 20, halo. Słuchajcie, dojadę do miasta, miasto jest niedaleko. Już wam wyjaśnię, o co tu chodzi w ogóle, dlaczego ja w to gram, co się ze mną stało, gdzie się podział stary morderca MLSK, co się wydarzyło w ogóle. Już, tylko dojadę, bo ja nie robię cięć, bo ja nie jestem Karol Bobek, tylko normalny człowiek i no i jesteśmy w mieście normalnie. Także witam was w nowej serii, która o dziwo jest z łowienia. Witam. Cześć. Hej. Siema. Zrobiłem to. Naprawdę. Czym będziemy się zajmować? A więc tak. Otwieram sobie drzewko umiejętności. Ogólnie jest to Albion Online. Jest to RPG, w którym mamy taką jakby wolną rękę do robienia wszystkiego. Nie ma w nim misji. Po prostu wybieramy sobie ścieżkę, jaką chcemy iść, czy to wojownika, gdzie broni tutaj jest w korwę i jeszcze więcej broni tutaj jest. To są same różdżki tutaj, które można używać. Tutaj mamy różne sety, w ogóle tych rzeczy jest od zajebania. Przepraszam, że tak się podniecam, ale tak to trzeba określać po prostu. No i mamy wędki i tych przedmiotów rybaka jest naprawdę dużo. A jak, że tak to powiem, wiecie, jako że ja lubię łowić ryby w grach i zawsze było to dla mnie frajdą, może nie zawsze, ale jeżeli rzeczywiście system jest dobrze zrobiony, to było to dla mnie frajdą i potrafiłem nieźle tutaj przygrindować, przysiedzieć, to stwierdziłem, że czemu nie, czemu się nie spróbować. Byli, dalej są w tej grze osoby, które nawet łowią więcej niż ja na IQ, albo porównywalnie, bo nie wiem czy więcej jest zdrowo, ale naprawdę łowię dużo. Ja, że tak to powiem, trochę połowiłem, żeby zrozumieć system i dopiero potem zrobić film, a nie dopiero na, wiecie, na przykład przełożyć film z jakiegoś poradnika i wtedy zacząć, bo to by trochę nie miało sensu. A więc tak, mamy tutaj level rybaka. Rybaka jako takiego NPC-ta raczej na serwerze nie znajdziemy. Mamy sprzęt rybacki najróżniejszy, mamy wędkę w zależności od tego, jaki mamy poziom. Mamy tutaj secik różny, który zakładamy i daje nam tutaj bonusy do łowienia różnych ryb. Tutaj akurat taki, którego jeszcze nie udało mi się odblokować, ale to z czasem oczywiście przyjdzie. Mamy tutaj może nie misje, ale osiągnięcia, które sobie sami wyznaczamy, kiedy, jakie chcemy robić, dlatego mamy rybaka specjalista, który tutaj służy do tego jakby, że zwiększa nam jedynie bonusy z łowienia i rybaka, który powoduje, że możemy używać lepszych itemów. Także co? Jeżeli ktoś by chciał zagrać w tą grę, to chciałbym tylko powiedzieć, że wędki możemy zdobyć od razu na targach, bo wiem, że kiedy ja próbowałem, to nie mogłem w ogóle, nie wiedziałem, jak możemy dostać wędkę. Polecam zniszczyć trochę kamienia, zniszczyć trochę drewna, sprzedać go na targu. Nie jest to akurat trudne, może wam po prostu pokażę. Ja jestem akurat w mieście troszeczkę wyższym,
Ogólnie są takie miejsca, gdzie jest wkurwę osób. Podchodzimy do takiego miejsca, klikamy i tutaj mamy targi. Mamy taki jakiś item, klikamy sprzedaj i sprzedaj i sprzedajemy go po prostu. Warto też patrzeć na ceny. Ja akurat wiem, że to tyle kosztuje, to tam se klikam i jest gitara. Także tylko sprzedam przedmioty. Jeszcze wam omówię może dzienniki i przynęty, które są w tej grze, i wyruszę w takim razie przedstawić to, jak to działa w praktyce. Dziennik jest to taka książka, którą możemy sobie jakoś tam zdobyć. Akurat jeszcze tego nie ogarnąłem, ale wiem, że można ją w bardzo przychylny sposób kupić na targu, więc nie potrzebuję dokładnie opisywać, w jaki sposób się ją zdobywa. Kupujemy taką książkę na targu. Ona wtedy jest sobie, jak tutaj widzimy, pusta. No i wbijamy ją tutaj na maksa. Jak widzicie, tutaj już mam połowę punktów prawie, no lekko ponad połowę. I kiedy mamy wbitą ją na maksa, możemy ją sprzedać, ewentualnie oddać ją naszemu pracownikowi, żeby nam coś tam pogrindował. Ja akurat nie mam pracownika, ja jestem sam swoim pracownikiem, dlatego pracuję na swoje. Dalej, mamy jeszcze przynęty. Ja akurat w tym momencie korzystam z dosyć słabej przynęty, a to dlatego, że jestem skąpem kutasem i no nie leży mi zbytnio, żeby wydawać więcej, a ta jest wystarczająca. Także przejdziemy się na kolejną mapę. I co? A jeszcze tak w sumie krokiem wstępu, tak żeby wszystkiemu stało się zadość. Mamy różne wędki, jak już pokazywałem. Tutaj mamy wędkę od levelu pierwszego, taka jak wędka adepta, potem mamy level 10, wędkę znawcy, wędka mistrza i potem już z następnymi levelami odblokowują się kolejne wędki. I oczywiście wszystkie itemy. I co taka wędka powoduje? Jak widzimy na mapie, mamy tutaj dosyć spory świat gry. On jest ogólnie bardzo duży, bo to są wszystko miasta, które możemy odwiedzić i sobie całkiem nieźle ten świat pozwiedzać. Akurat ja w tym momencie jestem na innym kontynencie. W ogóle tutaj coś jest, tak widzimy. Nie sprawdzałem tego jeszcze. I mamy tutaj mapę. One mają pod sobą takie numerki, które oznaczają zasobność danego miejsca. Na przykład, kiedy tutaj przejdziemy na mapę, może to nie jest najlepszy pomysł, ale na mapę tutaj numer 3, tutaj będziemy mieli w prawym górnym rogu zasobność, że dane drewno tutaj występuje na poziomie drugim i trzecim, czyli że jakby to powiedzieć. Mamy powiedzmy te itemy. Początkowe itemy tier 1, znaczy wędki akurat nie, ale chociażby z siekierami, tkilofami i różnymi innymi rzeczami do zbierania skóry zwierząt, czy też do rozwalania kamienia, czy do samego bycia górnikiem i rozwalania rud, mają level 1, 2, 3. I w zależności od tego, jaki taki przedmiot ma level, taki tutaj, jakby to powiedzieć, zasób będziemy mogli kopać. I tak samo jest z wędkami. Ja w tym momencie posiadam wędkę na level 6, dlatego jestem na mapie o poziomie 6, żeby łowić ryby zgodne z levelem mojej wędki. No. Dalej. Kiedy łowimy ryby ogólnie w tej grze, to musimy zarzucić wędkę, stanąć sobie przy brzegu, zarzucić wędkę. Najlepiej w rybę, bo wtedy tak jakby to działa szybciej, w sensie sama ryba szybciej złapie i będziemy mieli większą szansę na to, że poleci ryba. Jeżeli zarzucimy po prostu w wodę, wtedy poczekamy, jak sami widzicie, już trochę dłużej i czy to będzie ryba, to już nie takie pewne. No i co, nie wiem, co mogę więcej opowiedzieć. Z tej wody tak naprawdę lecą bardzo różne ryby. W zależności od tego, w jakim jesteśmy miejscu, będą leciały różne typy. W zależności od tego, czy jesteśmy na otwartej wodzie, czy bardziej w zbiorniku wodnym, mogą nam lecieć ryby słodko- lub słonowodne. Z tego, co wiem, one się za bardzo w cenie nie różnią, także chyba nie ma to zbytnio znaczenia, jakie ryby łowimy. Nie, chyba że tam dla jakichś bardziej rozbudowanych rzeczy, wtedy najpewniej to znaczenie już właśnie ma. Co więcej, każdy set
Tak samo jak set rybaka daje nam różne umiejętności w tej grze. I jak widzicie mam RDF, bo akurat gram z wędką, czyli te QWE, które są zdolnościami walecznymi, nie mam. I na przykład jak widzimy oponenta jakiegoś, akurat nie spotkałem tutaj żadnego, bo akurat na rybaków tutaj często ludzie polują, a jestem w tym momencie na mapie, na której itemy wypadają z gracza, to warto się ubezpieczyć w dobre skille do uciekania. Ja ogólnie opanowałem tę sztukę do perfekcji, ponieważ gdy widzę tylko, że zbliża się oponent, momentalnie używam mojej R-ki, którą jest zdaniem komuś ryjem, znaczy ścianę przed ryjem. Mam swoje D, które rzucam w kogoś rybą i spierdalam na F-ce, która trwa dosyć długo i mnie rozpędza. Także tak. Jest to moja taktyka na uciekanie i jeżeli ktoś w to gra i nie wie jak uciekać, to polecam też ją obrać. Oczywiście tam mamy różne jedzenia, które nam jeszcze to bardziej bufują, ale nie mamy na to pieniędzy. No i co? Ogólnie to chciałem wam pokazać tą grę, że będę w coś takiego w ogóle grał i jakby też gdzieś tam na tym kanale będzie się, będą się te osiągnięcia z łowienia z tej gry przyciągać, tak jakby gdzieś tam one będą sobie latały, ponieważ myślę, że jest to na tyle rozbudowany system, na tyle ciekawa gra sama w sobie, że można coś takiego rzeczywiście dać, pokazać, może nawet społeczność tej gry gdzieś tam się obudzi i powie, o patrzcie jaki pojeb, bo z tego co widziałem głównie ludzie, jeżeli chodzi o łowienie, to łowią tutaj na botach. Ja, no jak sami wiecie, lubię po prostu łowić w grach, dlatego jestem w stanie te kilkanaście czy tam kilka godzin dziennie poświęcić na to, żeby się rozwinąć. No i w sumie co do samego omówienia to by było tyle. Ogólnie przeszkadzają tutaj jeszcze moby, dlatego warto jest albo od nich uciekać, jak zaatakują ewentualnie większą jakąś broń, z nimi walczyć. Ma to na pewno jakiś sens, obyś mnie nie bił, bo będzie mi po prostu przykro. A właśnie, ogólnie to premium w tej grze jest dosyć ciekawą rzeczą, ponieważ możemy je kupić za walutę z gry, normalną, najnormalniejszą w świecie walutę z gry, lub możemy kupić za normalny hajs, przy czym jest to chyba dosyć drogie, jak na nasze polskie standardy, tak mi się wydaje, bo 60 chyba złotych za miesiąc, oj, albo coś takiego, 50 chyba, także nie jest to jak na grę mało, ale no wiadomo, że są ludzie, którzy sobie mogą na ten wydatek pozwolić. Ja nie, ja jestem skąpym kurwonem, także na razie nie planuję wydawania pieniędzy tutaj. Ale jak ktoś chce, no to czemu nie? I to rzeczywiście daje dużo, ponieważ zwiększa nam to przychód ryb. Akurat w tym momencie korzystam z darmowego premium, które użyłem dopiero po kilku tygodniach grania. No i zwiększa nam przyrost jakby tej umiejętności, którą mamy w prawym górnym rogu ekranu tutaj. To mamy tam pięknie pokazane, jak to nam idzie. Mamy do tego jeszcze punkty nauki, które jeszcze bardziej przyspieszają tę umiejętność. Tutaj możemy od razu ulepszyć, jeżeli mamy te punkty. No i z tego co mi się wydaje, to dopiero teraz byłoby na tyle. I czy mógłbym jeszcze coś ciekawego tutaj opowiedzieć poza tym, że się łowi i się, jakby to powiedzieć, gra? No, wydaje mi się, że niewiele. Dlatego mogę wam, nie wiem, jeszcze pokazać jakie rzeczy sobie łowię. Ogólnie jeszcze jest coś takiego, że serio te ryby na innych mapach się dosyć różnią i z absurdów jakie tutaj widzę, bo ja zawsze będę dostrzegał absurdy w łowieniu jakieś, pewnie nawet kiedy powstanie was, kiedy zrobię coś swojego, że ryby tieru 6, czyli teoretycznie z mapy 6, która jest cięższa niż mapa 5, są zazwyczaj droższe od nich, a tutaj nawet mapa, znaczy ryba tieru 3 jest droższa od ryby tieru 6, także jest to w jakiś sposób tutaj dziwne. No i w sumie to tyle. No, właśnie w sumie jeżeli ktoś jest nowy
bo przyszedł na przykład wpisując porannik Albion Umówienie, czy coś takiego. To miło, że obejrzałeś ten film do końca. Witam cię na kanale, którego w sumie nie ogląda nikt. Chociaż coś tam niby jest, ale. Znaczy, ja kocham te osoby, tak? Tak samo jak kocham na przykład ścianę, która jest przede mną, bo gdyby nie ona, to widziałbym rej mojego brata. A on by słyszał, jak się dra. Także co? To by chyba było na tyle. Z tego porannika, pokazania, co się dzieje, że w ogóle nic nie ma. Dla ludzi jeszcze tutaj z IQ, jak kiedyś na mordercy będzie 200 level wędki, to zrobię o tym film. Tam cały czas ktoś łowi, to już nie jestem ja, także nie piszcie do mnie tam na to konto, bo nikt wam raczej nie odpisze. Mnie tam nie ma. Po prostu, jakby to powiedzieć, odrzucili mnie. Znaczy, w sumie to ja sam stwierdziłem, że nie chce mi się tam grać. No i co? To było chyba na tyle. Żegnajcie, przyjaciele, kocham was. Było na wszystko, na razie.